Polska branża transportowa jest jedną z najsilniejszych w Europie. Odpowiada też za 6% naszego produktu krajowego brutto. O jej przyszłości, tej bliższej i tej dalszej, porozmawiamy dziś w kluczborskiej firmie Gronek. W ogóle skąd pomysł na transport? Kierowcą jestem od 1975 roku. Pracowałem w firmach państwowych. Firmę prywatną założyłem w 92 roku, bo w 90 roku wyjechałem z firmy miejscowej na kontrakt do Czechosłowacji. Zarabiałem tam dużo większe pieniążki niż w Polsce, stąd był pomysł pójścia w transport, aczkolwiek namówiła mnie do tego żona, ponieważ no, chciałem sobie kupić samochód osobowy, powiedziała, że jeśli już to dostaniesz na prywatną działalność, a nie na swoje widzimisię. I stąd się ten pomysł zrodził. Tak jakby inspiratorem była moja małżonka. W 92 roku, w listopadzie założyłem firmę, zacząłem od jednego samochodu, sam jeździłem do 98 roku i sukcesywnie po jednym samochodzie rocznie zwiększałem. Mamy nowy rok. Z jakimi nadziejami wierzy z niego firma Gronek? Mimo spowolnienia gospodarczego liczę, że ten rok będzie jednak lepszy w ilości zleceń, które będą napływać. Aczkolwiek mogą być problemy z pakietem mobilności, który jest w tej chwili jeszcze negocjowany. Część z tego pakietu będzie sprzyjać przewoźnikom. Chodzi tutaj o odbieranie odpoczynku, że będzie można 24-24, a nie 24-45 godzin odpoczynku. Wszyscy mówią, właściciele firm transportowych, że brakuje kierowców. Na chwilę obecną mam więcej kierowców, aniżeli stan naszej floty. Przeważają kierowcy ukraińscy. Jest jeden problem z nimi, że pracując 2-3 miesiące, no wyjeżdżają na 2-3 tygodnie, nieraz do miesiąca. Stąd muszę ich zatrudniać więcej. A co z polskimi kierowcami? Polscy kierowcy mają tak oczekiwania, zarobić dużo i wyjeżdżać w poniedziałek, być w piątek w domu. Na chwilę obecną takich prac dla wszystkich nie jestem w stanie zapewnić, w związku z czym no nie są chętni, żeby pracować w naszej firmie czy w polskich firmach. Ponadto uzasadniają to często, że zarobki w krajach Unii są wyższe. No bo są wyższe. My się posiłkujemy zleceniami albo przez spedycje, rzadko bezpośrednio z firmami zachodnimi. I stąd no, wyjeżdżają tam. Te pensje są troszeczkę, aczkolwiek u nas i tak według mnie są duże, bo w mojej firmie podstawa plus delegacja kierowcy to jest od 7 do 8 tysięcy złotych zarobki się wahają. Jeżeli pracuje 24-25 dni w miesiącu. Czym zajmuje się w takim razie firma Gronek? Zajmujemy się transportem międzynarodowym od 92 roku do 2000 roku. Zajmowałem się transportem krajowym w segmencie wywrotek. W 2000 roku kupiłem pierwszą koncesję. Była ona wtedy bardzo droga, bo kosztowała 60 tysięcy na jeden samochód, nie na firmę, na jeden samochód. W związku z czym tak pomalutku zacząłem się piąć. Intensywny rozwój firmy nastąpił w 2006 roku. Zasugerowałem się czym? Wygraliśmy Euro 12. Kiedyś rządził Fed finansista pan Alan Greenspan, który przewidywał wzrost gospodarczy na świecie przez najbliższe 3-4 lata. Ja sobie mówię, no jeżeli będzie wzrost, to będzie wszystko dobrze szło. Co się okazało, że w 2007 roku padła największa firma w Stanach Zjednoczonych i zaczął się kryzys, który również mnie dotknął, ponieważ paliwo było strasznie drogie, a za euro otrzymywaliśmy 3 złote 15 czy 16. W związku z czym musiałem wyredukować firmę 2008 do 2010, przetrwać ten kryzys, no i w tej chwili firma ma stabilne podstawy, funkcjonujemy przyzwoicie. Proszę powiedzieć coś o swojej flocie. Ile macie samochodów, jakich marek? W tej chwili moja firma ma 45 samochodów, w tym są dwa samochody, tak zwane zestawy kubaturowe, reszta to są samochody, ciągniki siodłowe z naczepami, naczepy typu firanka. Co to jest firanka? Firanka to jest naczepa kurtynowa, czyli są odsuwane boki od tyłu do przodu i z przodu do tyłu, czyli ułatwiają załadunek kierowcy, jak i załadowcy, gdzie kierowca przy załadunku nie traci zbędnego czasu, mając typową naczepę burtową. Z jakich marek samochodów korzystacie? Korzystam z samochodów z marek firmy Volvo, Renault i Mercedes. Nie postawił Pan na jedną firmę? Kiedyś była marka Volvo i Renault, w tej chwili do floty wdrożyliśmy Mercedesy, to są od 5 lat. Są to ekonomiczne. W naszej firmie
są to samochody, które mają najmniejsze spalanie paliwa.